Szanowni Państwo, prezentujemy Państwu garść informacji dotyczących ćwiczeń funkcji poznawczych dla osób starszych na czas epidemii. Izolacja w istotny sposób ogranicza nasze funkcjonowanie oraz redukuje okazję do uczestnictwa w życiu społecznym, które jest jednym z ważnych elementów dobrostanu psychicznego. Aby zachować zdrowie, musimy zadbać o aktywność zarówno fizyczną, jak i umysłową. Poćwiczmy zatem pamięć, myślenie, uwagę, spostrzegawczość. Nasza propozycja może być dla kogoś zbyt łatwa, a dla kogoś innego zbyt trudna. Ważne, abyśmy nasze codzienne ćwiczenia dostosowywali do naszych potrzeb w taki sposób, aby jednak wymagało od nas pewnego wysiłku. Zaczynamy. Przypomnij sobie dzisiejszą datę. Jaki mamy dzień tygodnia? Teraz zapamiętaj. Drzewo. Jabłko. Dom. Krzesło. Tramwaj. Kura, wiadro i dzbanek. Powtórzę jeszcze dwa razy, a ty postaraj się zapamiętać. Drzewo, jabłko, dom, krzesło, tramwaj, kura, wiadro, dzbanek, drzewo, jabłko, dom, krzesło, tramwaj, kura, wiadro, dzbanek. Postaraj się zapamiętać jak najwięcej wyuczonych elementów. Wrócimy do tego zadania później. Teraz policz, ile widzisz białych, a ile niebieskich kulek. Postaraj się zapamiętać ich układ. Jest 6 białych i 5 niebieskich kulek. Kiedy skończymy, weź kartkę i postaraj się narysować z pamięci ich układ. Jaki to budynek? Jak się nazywa? Gdzie się znajduje? Przypomnij sobie, jak nazywają się ulice w pobliżu tego budynku. Na zdjęciu jest poznański ratusz. Wokół Starego Rynku biegnie ulica, która nazywa się Stary Rynek. Do rynku dochodzą takie ulice jak Paderewskiego, Szkolna, Wrocławska, Świętosławska, Wodna, Woźna, Wielka, Żydowska, Wroniecka, Zamkowa, Franciszkańska. Przypomnij sobie, do jakich części Poznania prowadzą te ulice? Kolejne zadanie. Wymieniaj głośno wszystkie owoce, jakie potrafisz sobie teraz przypomnieć. Zacznij już teraz.
Oto możliwe odpowiedzi. Śliwki, mandarynki, winogrona, porzeczki, truskawki, czereśnie, banan, jabłko, pomarańcze, gruszka. Być może potrafisz przypomnieć sobie jeszcze inne. Kiedy skończymy, możesz wrócić do tego zadania. Teraz postaraj się przypomnieć sobie jak najwięcej obrazków, od których zaczęliśmy nasze ćwiczenie. Dla ułatwienia podajemy pierwsze litery tych wyrazów. A teraz sprawdź. Obrazki, które należało zapamiętać, przedstawiają drzewo, jabłko, dom, krzesło, tramwaj, kurę, wiadro i dzbanek. Mam także zadanie na później, na popołudnie lub na wieczór. W chwili relaksu przypomnij sobie imiona, nazwiska kolegów i koleżanek z dzieciństwa. Przypomnij sobie, gdzie wtedy mieszkałeś. Jak wyglądał twój dom? Pomyśl, jak wtedy dzieci spędzały wolny czas. W co się bawiliście? Jeśli możesz, zapisz trzy zdania na temat twoich dobrych dziecięcych lat. To będzie dodatkowe ćwiczenie dla twojej ręki. Jeśli będziesz mieć okazję, opowiedz o tym swoim dzieciom, wnukom lub znajomym. Najlepiej jeszcze dziś przez telefon. Jeśli potrzebujesz konsultacji w kwestiach zdrowotnych lub konsultacji związanych z lekami, które przyjmujesz, możesz zadzwonić do punktu konsultacyjnego Uniwersytetu Medycznego. Numer telefonu 618 738 327 w godzinach od 9 do 12. Funkcjonują także telefony, pod którymi możesz znaleźć drugą osobę gotową porozmawiać, spędzić miło czas przez telefon. To uruchomiony w Poznaniu telefon serdeczności numer 691 870 091. Możesz także skorzystać z oferty telefonu pogadania. Drogi seniorze, ćwicz umysł i zostań w domu. Beata Kaczmarek, serdecznie dziękuję.